Trwają prace związane z budową kładki w ulicy Wierzbowej. Zakończono rozbiórkę starej kładki. Zakończenie robót jest planowane na koniec listopada bieżącego roku. W ulicy Topolowej wykonana została warstwa ścieralna nawierzchni. Prace są na ukończeniu. Trwa budowa drogi w ulicy Rymarskiej. Zostanie wybudowany wodociąg. Nowa nawierzchnia asfaltowa. Jezdnia zostanie okrawężnikowana. Termin zakończenia robót to początek września bieżącego roku. Rozpoczęła się budowa skateparku. Na prawie 540 m2 z żelbetonowych elementów powstaną obiekty skatingowe, służące do jazdy na rowerach, deskorolkach, rolkach i hulajnogach. Zakończyły się roboty w ulicy Wąskiej. Wykonano nową nawierzchnię oraz wybudowano kanał technologiczny. Przy ulicy Milenium rozpoczęła się budowa budynku mieszkalnego dla 14 rodzin. W budynku oprócz mieszkań powstaną dwa lokale użytkowe. W ciągu ulicy Świerkowej powstała nowa kładka pieszo-jezdna. Wymieniono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni w ulicy PCK. We wszystkich piaskownicach miejskich i na miejskich placach zabaw został wymieniony piasek i została wykonana konserwacja urządzeń dla dzieci. Zapraszamy do pobrania darmowej aplikacji Ekoharmonogram, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące gospodarki odpadami. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Myszkowa. Z Rządowego Funduszu Polski Ład gmina Myszków pozyskała blisko 5 milionów złotych na rewitalizację dotyku Jury. Szanowni Państwo, jesteśmy na dotyku Jury, który w pewnej części już jest zagospodarowany. Natomiast pozostałą część pragniemy zagospodarować i stanie się to możliwe dzięki przyjaznym naszemu społeczeństwu ludziom. W szczególności w tym miejscu chciałem podziękować pani europoseł Jadwidze Wiśniewskiej za okazane wsparcie i pomoc w pozyskaniu kwoty 4 900 000 zł na ten cel. Będziemy organizować przetarg. Mam nadzieję, że wszystko zakończy się pomyślnie. Bardzo, bardzo dziękujemy. 13, 14 i 15 sierpnia kolejno Myszków, Niegowa i Żarki będą gospodarzami wyścigu Jura MTB Race. Jura MTB Race to etapowy wyścig po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i idealna propozycja dla tych, którzy kochają rowery i nasze piękne tereny. 3 dni ścigania, 3 trasy rywalizacji. Start oraz meta etapu myszkowskiego 13 sierpnia na dotyku Jury. Rozpoczęła się akcja Lato w mieście. Plan szczegółowy MOSIR-u, jeśli chodzi o wakacje w tym roku, przedstawia się następująco. Zapraszamy wszystkich na kompleks sportowy Dotyk Jury. Jest on cały czas otwarty, jest wypożyczalnia sprzętu, który oczywiście można sobie tutaj wypożyczyć. I w ostatnim tygodniu, miesiąca są zorganizowane, będą turnieje, a szczegółowy harmonogram tutaj rozgrywek jest do pobrania na stronie mosirmyszkow.pl. Mamy dużą ilość warsztatów artystycznych, warsztaty garncarskie, warsztaty taneczne, warsztaty kreatywne, plastyczne. 5 sierpnia po raz 8 w naszym mieście odbędzie się siatkarska Noc w Myszkowie 2022. Spodziewamy się 24 par. Rozpoczynamy rozgrywki około godziny 19. Historia pokazuje, że kończymy zawsze gdzieś w granicach godziny 3-4 w nocy. Myszkowianie przywitali lato na dotyku Jury, gdzie świętowano Noc Kupały. Brawy, chłopcu, brawy.